Witam wszystkich bardzo serdecznie na naszym niedzielnym nabożeństwie. Cieszę się, że mogliśmy się zgromadzić po raz kolejny, by uwielbić naszego Pana, by przyjść do Niego z dziękczynieniem, by wyrazić swoją wdzięczność w uwielbieniu, w modlitwie, w swojej postawie, w uniżeniu, bo gdy przychodzisz do Niego i oczekujesz, poddajesz Mu wszystko, Twój Bóg cieszy się i raduje, że zrozumiałeś, że przejrzałeś na oczy, jak On powiedział, bez mnie nic nie możecie uczynić i my chcemy wszystko czynić, to co Pan ku czemu nas prowadzi. Więc bracie i siostro, ja cieszę się, że jesteś na tym miejscu, cieszę się, że w wielkiej łasce nasz Bóg dał nam tę sposobność i wierzę, że będziemy mieli dobry czas, bo gdy spotykamy się w Jego imieniu i gdy koncentrujemy się na tym, by spotkać się z Nim, nie po prostu, aby być, patrzeć czy cokolwiek innego robić, ale by spotkać się z Nim, to On przychodzi. Bo wtedy Go szczerze uwielbiamy i On przychodzi. A gdy On przychodzi, mamy dobry czas. Jesteśmy naprawdę przeszczęśliwi, bo gdy przychodzi Boża obecność, gdy przychodzi Bóg, nasz duch ożywa. To, co Bóg stworzył, naszego ducha, nas, naszego ducha, tak jak Bóg stworzył, ma z Nim społeczność. Podłącza się do tego źródła, o którym Słowo Boże mówi, że Bóg jest źródłem wszelkiego życia, wszelkiej światłości. Podłącza się i czerpie siłę. Więc bracie i siostro, ja życzę Tobie dzisiaj, byś podłączyła się do Boga i naprawdę wypełniła się wszystkim tym, co On ma, Jego życiem. Od Niego pochodzi pokój, radość, wszystko, co najlepsze. Od Niego płynie posilenie, uzdrowienie. Więc niech wszystko to, co przychodzi, gdy Bóg przychodzi, ma to miejsce. Niech to się wydarzy. W imieniu Jezusa Chrystusa. Halleluja. Przyjdźmy do Pana w modlitwie, zanim zaczniemy śpiewać i grać pieśni. Panie nasz Boże Wszechmogący, jesteś dobry. Jesteś dobry, Panie, i my jesteśmy tacy szczęśliwi, że możemy Ciebie uwielbiać. I Panie, dziękujemy Tobie za to, że teraz mamy tę możliwość. Boże Święty, że możemy grać, możemy śpiewać, możemy, Panie, się cieszyć i radować, przychodząc do Ciebie, Panie, wolni, nieskrępowani, nieograniczeni. Boże nasz, przyjmij pieśń naszych ust. Przyjmij pieśń naszego serca. Niech, Panie, ona będzie miła Tobie, a Twoja słodka obecność niech wypełni to miejsce, bo my potrzebujemy Ciebie, bo pragniemy Ciebie, bo chcemy, Panie, przebywać blisko Ciebie, bo chcemy Cię poznawać, bo chcemy Cię doświadczać. Boże nasz, chcemy, byś Ty przychodził i wypełniał nas wszystkim, czego nam potrzeba, a Ty wiesz, czego nam potrzeba. Boże przecudowny, niech przyjdzie Twoja obecność, by każdy z nas mógł odczuć, Panie, to, że jest blisko Ciebie. Boże Święty, ja proszę Cię o każdą osobę, która jest na tym miejscu, o każdą osobę, która ogląda nas, Panie, w przekazie internetowym. Błogosław każdemu z nas i daj, Panie, by Twoja obecność przyszła tam, gdzie jesteśmy, gdy będziemy szczerze Cię uwielbiali, gdy, Panie, nasze serca będą pragnęły, Panie, Ciebie, spotkania z Tobą, przebywania blisko Ciebie. Przyjdź. Przyjdź, Panie, i daj, byśmy mogli się cieszyć i radować, wypełniając wszystkim, co masz dla nas. Poddajemy się Tobie i prosimy Cię o Twoje prowadzenie, o Twoje kierownictwo, o Twoje namaszczenie. Panie nasz, niechaj imię Twoje będzie wywyższone, a Twój lud, Twoje dzieci w Tobie niech będą błogosławione. Halleluja, amen. Uwielbiajmy, wywyższajmy i wychwalajmy Pana Boga naszego. Ciężar,
Zaproś nas do największej świętości. Królowie tam składają bełła swe. Przytłacza nas ciężar wielkiej Twej chwały. Przed Tobą wszystkie kolana zegną się. Śpiewamy święty, święty, święty jest nasz Pan. Śpiewamy święty, święty, święty jest nasz Pan. Wszystko się zmienia w Twojej obecności. Nikt nie ustoi przed obliczem Twym. Na ziemi thank you.
wszystkie dni, co minęły mi, to dostrzegam w nim. Że w mym życiu nie byłem nigdy sam, bo przed pomieni był ktoś jeszcze. Stał tuż obok mnie, gdy wielkie wody zalewały. On powstrzymał je i czyż mi trzeba przypominać, jak on uwolnił mnie. Przede mną krzyż, co dźwiga brzemię. Jezus umarł tam, pośród płomieni był ktoś jeszcze. Ty mnie buty wrzuciłeś, winy moje, i mój grzech władzy nade mną nie będzie miał. Bo jeśli nawet te wszystkie dni darowane mi skończą się już dziś, nie pochłonię się już Bogom, co się dzieje. No to wiem, że nie będę nigdy sam, bo przy płomieni bym to się status obok. Wszystkie dni, która przed nim kłania.
Ty. Nie będę czuł już więc przed bitwą, powiem, ze mną będziesz Ty. Nie będę czuł już więc przed bitwą, powiem, ze mną będziesz Ty. W sercu wciąż za mało wiary, ufności. Wokół mnie gory, twory, sam przenieść nie zdołam. Lecz gdy jestem słaby i moc, gdy trudno złapać dech, zostaje pieśń. Chociaż ciężką chwili tej, to nie jestem tu sam. Gdy rozwiązania wyścigu ciągle biegnę bym, bo wiem, że mój Bóg silny jest. I On dokończy dzieło swe i znajdzie mnie, gdy zgubię się. Moja wiara wzrasta, bo wiem, że mój Bóg silny jest.
Jaki dobry jest Bóg.
Panie, Ty jesteś dobry. Ty jesteś dobry, Panie. Nikt nie jest taki jak Ty. Dziękujemy Ci, że Panie, Ty się nie zmieniasz, że Ty, Panie, byłeś wczoraj, jesteś dzisiaj i będziesz na wieki ten sam, Panie. Dziękujemy Ci, że tak bardzo nas kochasz, że tak bardzo nas miłujesz. I Panie, okazałeś to w tym, że przyszedł Twój Syn, Zbawiciel świata, Mesjasz Chrystus, Pan. Dziękujemy Ci, Panie, że Ty dałeś nam nowe życie, że Panie, możemy być pewnymi tego, że Ty zawsze jesteś z nami, że Ty nas zawsze nie opuścisz i Panie, pomimo tego, że kiedyś byłeś na ziemi i odszedłeś do Ojca, nie zostawiłeś nas samymi, ale Panie, posłałeś wspaniałego Świętego Ducha, który jest z nami i tutaj dzisiaj, który porusza się pomiędzy nami, który dotyka nasze serca, ciała i umysły. Dziękujemy Ci, Panie, za Twoją słodką obecność, za wszystko, co Ty masz dla nas, za to, że gdy Cię uwielbiamy, Ty przychodzisz. Panie, i chcesz, abyśmy byli szczęśliwi, abyśmy się dobrze mieli, abyśmy byli, Panie, błogosławieni, uzdrawiani. Boże Święty, Ty chcesz, byśmy przyjmowali te wszystkie rzeczy od Ciebie. Chcesz, abyśmy przychodzili do Ciebie, poznawali Cię, spotykali się z Tobą, byś mógł wypełniać nas, Panie, swoją świętą obecnością. Potrzebujemy Ciebie. Potrzebujemy Ciebie. Tak jak śpiewaliśmy w tych pieśniach uwielbiających święte Twoje imię. Panie, jesteś nam potrzebny. Jesteś święty, cudowny, jesteś dobry. Panie, a my rozmiłowaliśmy się w Tobie i chcemy podążać za Tobą, za Twoim głosem. Boże Święty, prosimy Cię teraz, mów do nas przez swoje słowo. Mów do nas przez swoje słowo. Panie, przydaj wszelkiej łaski, wszelkiej mądrości, wszelkiego, Panie, namaszczenia pastorowi, który je będzie przekazywał. Daj, Panie, by usłyszał od Ciebie i przekazał to, co Ty chcesz, by było powiedziane na tym miejscu. A nasze serca, daj, by były otwarte, Panie, otwieramy swoje serca, bo chcemy rozumieć Twoje słowo, bo chcemy przyjmować Twoje słowo, bo chcemy budować się Twoim słowem. Panie, wywyższony bądź uwielbiony. Błogosław, Panie, swój Kościół. Błogosław też, Panie, nasze dzieci, które będą szły na szkołę niedzielną. Boże Święty, bądź też tam z nimi. Prowadź, Panie, i przydawaj wszelkie mądrości nauczycielom, którzy będą, Panie, je uczyli Twojego słowa. Daj, Panie, by było przekazywane to, co, Panie, dzieci będą rozumiały, co nasza młodzież będzie rozumiała. Boże Święty, by to wywierało wpływ na ich życie, by to, Panie, przemieniało ich myślenie. Jak mówi Twoje słowo, by przemieniali swoje myślenie, Panie, w Twoim słowie. My błogosławimy, Panie, ich. Błogosław nam i przyjmij cześć i chwałę z wszystkiego, bo godny jesteś wszelkiej czci i chwały. Cześć i chwała niech będą oddane Bogu Ojcu, Bogu Synowi i Bogu Świętemu Duchowi. Alleluja, alleluja. Amen. Amen. Weźmy Biblię w swoje ręce i złóżmy Panu naszemu wyznanie i powiedzmy tak, to jest moja Biblia. Jestem tym, kim Biblia mówi, że jestem. Mam to, co ona mówi, że mam. Potrafię wszystko, o czym Biblia mówi, że potrafię. Dzisiaj będę nauczany Słowa Bożego. Więc śmiało wyznaję, że mój umysł jest odważny, a moje serce jest otwarte. Nigdy już nie będę taki sam, bo teraz będę przyjmować nieskażone i niezniszczalne, wiecznie żywe ziarno Słowa Bożego. Alleluja, amen. Błogosławmy tych, którzy są wokół nas i słuchajmy Słowo Pańskie. Chciałbym poruszyć zagadnienie dotyczące chodzenia za Panem i to, że Pan nas poprzedza. On jest przed nami. On jest tym, który wskazuje drogę. A Pan szedł przed nimi, a oni oczywiście podążali za Nim. Druga Mojżeszowa, 13 rozdział, od wersetu 17 do 22, czytajmy na początek. A gdy Faraon wypuścił lud, nie prowadził ich Bóg drogą do ziemi Filistynów, chociaż była bliższa, bo pomyślał Bóg, że lud przewidując walki mógłby
żałować i mógłby zawrócić do Egiptu. Prowadził więc Bóg lud drogą okrężną przez pustynię ku Morzu Czerwonemu. A synowie izraelscy wyszli z ziemi egipskiej uzbrojeni. Mojżesz zabrał też z sobą kości Józefa, gdyż ten związał synów izraelskich uroczystą przysięgą, mówiąc: gdy was Bóg łaskawie nawiedzi, zabierzcie stąd z sobą moje kości. I wyruszyli z Sukkot i rozłożyli się obozem w Etam na skraju pustyni. A Pan szedł przed nimi w dzień w słupie obłoku, by ich prowadzić w drodze, a w nocy w słupie ognia, aby im świecić, żeby mogli iść dniem i nocą. Nie ustępował sprzed ludu słup obłoku w dzień, ani słup ognia w nocy. Niezwykłe to są fragmenty Słowa Bożego, które czytamy, a szczególnie kiedy czytamy na przykład o aniele Bożym, który prowadził, który był przed nimi, który brał bezpośrednio od Ojca Niebiańskiego ten rozkaz, w jaki sposób mają chodzić. Biblia w tych fragmentach, gdzie mówi o aniele Bożym, ukazuje myśl, taką nowotestamentową myśl posłannictwa jednorodzonego Syna, gdzie Bóg posłał Boga. I my o tym doskonale wiemy. Bóg Ojciec posłał Boga Syna i On zszedł na tą ziemię. A to jest bardzo szczególne, dlatego że słowo anioł znaczy zwiastun lub posłany. Czyli określenie anioł Boży rozumiemy jako posłany przez Jahwę. Melech to król po hebrajsku, a Malach to jest anioł. A więc bardzo blisko nazwy króla jest nazwa anioł. W Nowym Testamencie też podobnie rzeczy się dzieją i tam na przykład jest pokazany ktoś, kto jest posłany. A posłany to po grecku jest apostello. Apostello, czyli kto? Czyli apostoł. Posłanym jest apostoł i dlatego też o tych posłanych, o tych prowadzących z polecenia Bożego w objawieniu Jana na początku jest powiedziane: a do anioła zboru napisz. A więc zobaczmy, że ktoś, kto jest posłany, jest bardzo szczególną osobą wysłaną przez Boga po to, żeby prowadzić, po to, żeby nie zbłądził Boży lud. I tak się tutaj też dzieje, że Bóg prowadził Izraela słupem ognia i obłokiem, a więc sam Bóg ich prowadził w rozumieniu nowotestamentowym, sam Jezus Chrystus ich prowadził jako posłany przez Boga Ojca, żeby nie zbłądzili. W Nehemiasza w 9 rozdziale 12 wersecie jest powiedziane, są podane takie słowa: słupem obłocznym wiodłeś ich w dzień, a słupem ognia w nocy, odświetlając im drogę, po której iść mieli. Pustynia Synaj była dla Izraelitów zniechęcającym wyzwaniem, bardzo zniechęcającym. Panował na niej nieznośny upał w ciągu dnia, a przeplatał się z chłodami, wielkimi chłodami, nawet spadająca temperatura była do zera stopni. Także oni nie byli w jakichś komfortowych warunkach, kiedy szli z Egiptu do ziemi obiecanej. Zdarzały się też niebezpieczeństwa ze strony drapieżnych zwierząt lub jadowitych skorpionów czy węży. Wiemy, czytaliśmy te historie już wielokrotnie w księgach mojżeszowych opisane, zresztą inne księgi też o tym jeszcze wspominają, aż po Nowy Testament. Amalekici stawiali ogromny opór, twierdząc, że pustynia jest ich prywatną własnością przeznaczoną do wypasania kóz i owiec. Wiemy, że Bóg był przewodnikiem Izraela wśród tych wszystkich przeciwności. Natychmiast
po wyjściu z Egiptu Bóg rozpoczął prowadzenie Izraela za pośrednictwem obłoku i ognistego słupa, które posuwały się na czele dwumilionowej grupy wędrowców. Druga Mojżeszowa, 13 rozdział, 21 i 22 wersety mówią tak. A Pan szedł przed nimi w dzień w słupie obłoku, by ich prowadzić w drodze, a w nocy w słupie ognia, aby im świecić, żeby mogli iść dniem i nocą. Nie ustępował sprzed ludu słup obłoku w dzień, ani słup ognia w nocy. To był w zasadzie niesamowity widok, zupełnie niesamowity. Pomyślmy, ogień płonący przez całą noc bez jakiegokolwiek paliwa. Nie było tam ani ropy, ani węgla, ani nic tam nie było. Po prostu płonął ogień. Zupełnie nadzwyczajne, prawda? Obłok przemieszczający się bez względu na kierunek wiejących wiatrów. Obłok, który ich zasłaniał, po prostu nie miał na ten obłok wpływu żaden wiatr, z jakiego by kierunku nie wiał. Coś nadzwyczajnego, zupełnie nadzwyczajne. Było to zjawisko, jakie już nigdy się nie powtórzyło w historii narodu izraelskiego. I to zjawisko, które istniało tak długo, jak było to potrzebne, aż do osiągnięcia ziemi obiecanej. Dotąd trwało i tyle miało trwać, dlatego że Bóg tak to wyznaczył. Istniało ono ze względu na Izraela i było ono świadectwem dla narodów ościennych, że Bóg Izraela jest mądry, potężny i chroni swój wybrany naród. Coś szczególnego. Czwarta Mojżeszowa, 14 rozdział, 14 werset mówi tak. I powiedzą to mieszkańcom tej ziemi, oni też już słyszeli, że Ty, Panie, jesteś w pośród ludu tego, że oko w oko im się ukazujesz, Ty, Panie, i że Twój obłok stoi nad nimi i że w słupie obłocznym kroczysz przed nimi w dzień i w słupie ognia w nocy. Obłok odegrał wielką rolę i bardzo ważną rolę, kiedy Izraelici przyszli do Morza Czerwonego. Naród izraelski w zasadzie w tamtym momencie znalazł się w potrzasku. Z jednej strony góry, z drugiej strony góry, z przodu morze, a z tyłu ścigający ich Egipcjanie. A więc bardzo trudna sytuacja, potrzask, zupełna sytuacja bez wyjścia. Wówczas co się stało? W ciemnościach nocy to się wszystko działo. Obłok, który służył im za przewodnika, jako światłość wielka, podniósł się i przesunął z przodu na tył całej grupy wędrowców, zatrzymując się między obozem narodu izraelskiego a ścigającymi. Stanął pomiędzy, stał się jednocześnie światłością i ciemnością, bo swoim mrokiem skrywał przed ścigającymi Egipcjanami uciekający naród, podczas gdy jasną stroną swoją oświecał Izraelitom drogę ucieczki, jaka w cudowny sposób przed nimi się otworzyła. Znamy tą całą historię, ale przeczytajmy może 2-3 wersety. Druga Mojżeszowa, 14 rozdział, 19 i 20, a później 24. A anioł Boży, który kroczył przed obozem Izraela. Zobaczmy. Anioł Boży, który kroczył przed Izraelem. Z jednej strony jest to powiedziane, że sam Bóg ich prowadzi, z drugiej strony jest pokazane, że to jest anioł. Ale my znamy to z tłumaczenia już.
Natomiast kiedy się sięgnie do hebrajskiej Biblii i zobaczy się tam tego Malach, to wtedy rozumiemy, że to jest ktoś Boży, że to jest, tak jak w innym miejscu powiedziane, Boże oblicze. To jest Boże oblicze. To jest ktoś, kto prowadzi z ramienia samego Boga, prowadzi naród. A więc anioł Boży, który kroczył przed obozem Izraela, przesunął się i szedł za nimi i ruszył słup obłoku sprzed oblicza ich i stanął za nimi, tak iż wsunął się między obóz Egipcjan i obóz Izraela. Z jednej strony obłok był ciemnością, z drugiej zaś strony rozświetlał noc i nie zbliżyli się przez całą noc jedni do drugich. A nad ranem spojrzał Pan na wojsko Egipcjan ze słupa ognia i obłoku, wzniecił popłoch w wojsku egipskim i już wiemy, co dalej się wydarzyło. Oni po prostu za Izraelitami poszli w otwarte morze. Tam, gdzie otworzył Bóg przejście dla narodu izraelskiego, aby przeszli na drugą stronę Morza Czerwonego. Kochani, i tutaj chciałbym wykluczyć wszelkiego typu takie dywagacje, rozważania różnych naukowców, którzy próbują wytłumaczyć, jak to Izraelici przeszli, bo to było tak zwane Morze Sitowiowe i tak z kępki na kępkę skakali i przeskoczyli aż na drugą stronę. Kochani, najprzeróżniejsze są rozważania ludzi, ale my wiemy, bo Słowo Boże nam mówi, że przeszli oni nie z kępki na kępkę, tylko jak? Suchą nogą po dnie, wysuszonym dnie morza, które się rozstąpiło. I tak niech to w naszej wierze i w naszych głowach pozostanie, bo taka była prawda, bo tak mówi Bóg. Amen? Taka jest Boża prawda. A więc zobaczmy. Później za Izraelitami, jak oni już dochodzili do drugiego brzegu, ruszyli Egipcjanie i wjechali w to miejsce. I tu właśnie spojrzał Pan na wojsko Egipcjan ze słupa ognia i obłoku i wzniecił popłoch w wojsku egipskim. Także jedni w tą, drudzy w tamtą. Wątpliwości mieli, czy ta woda zaraz nie runie. I dobrze się obawiali, bo ta woda runęła na nich, rzeczywiście runęła. Ale zanim runęła, to oni zaczęli gubić koła ze swoich rydwanów i to tam pozostało. I tutaj naukowcy akurat się przydają, ale tacy chrześcijańscy naukowcy, którzy to badają, bo znaleźli te koła na dnie tego Morza Czerwonego. A więc porobili zdjęcia, ja sam widziałem te zdjęcia, one tam rzeczywiście są. Wydobyć już się ich nie da, tak długo leżały, że jak się zaczyna je brać, to one rozkruszają się, rozlatują się. Ale to rzeczywistość, Pan nam dał tą radość, ażebyśmy wiedzieli, że Bóg chroni swoje dzieci. W miarę jak cały naród izraelski wędrując zagłębiał się w nieprzyjazną pustynię, Mojżesz zaczął szukać pomocy. Jakiej pomocy Mojżesz szukał i możemy o tym przeczytać w Słowie Bożym, bo wyprawa nie była wyprawą pojedynczych ludzi przemierzających pustkowia, ani nawet karawaną handlarzy zmierzającą w nieznane, ale Mojżesz był odpowiedzialny za bezpieczne przejście całego narodu liczącego około 2 milionów ludzi. Pomyślmy, 2 miliony ludzi na tamte czasy to jest naprawdę ogromna ilość ludzi. Doliny, które mieli wybierać na wędrówkę, musiały być wystarczająco szerokie, aby pomieścić i ludzi, i stada. Powierzchnia, po której się poruszali, nie mogła być też za bardzo piaszczysta, aby nie zapadły się w niej wozy, którymi wieźli chociażby nawet namiot przymierza.
A więc wiemy, że to musiał być naprawdę odpowiedni teren, przez który przechodzili. Do tego wszystkiego wszędzie powinna być dostępna woda, aby zapobiec odwodnieniu ludzi i zwierząt. I wiemy, jak Bóg w cudowny sposób tą wodę dla nich wyprowadzał po drodze, ale potrzebny był ktoś, kto będzie ich jeszcze z tych ludzi, którzy znają teren, który będzie im pomagał w tym. W tym celu Mojżesz poprosił swojego szwagra. W Biblii jest to opisane, który całe życie spędził w tej nieprzyjaznej krainie, aby był ich przewodnikiem. Na początkową odmowę Chobaba Mojżesz odpowiedział ponowną prośbą. 4 Mojżeszowa, 10 rozdział, 31-32 werset mówi: wtedy Mojżesz rzekł: nie opuszczaj nas, gdyż wiesz, gdzie moglibyśmy obozować na pustyni i możesz być dla nas przewodnikiem. Jeżeli pójdziesz z nami, to my ci się odwzajemnimy dobrami, jakich nam Bóg udzieli. A więc zobaczmy, oni nie mieli co mu dać, ale Bóg im da i wtedy oni dla niego też dadzą. Zobaczmy, to trzeba mieć wiarę, żeby w ten sposób i powiedzieć, i w ten sposób uwierzyć jako przewodnik, że coś jednak dostanę za tą moją pracę. Chobab zgodził się. Zgodził się. 4 Mojżeszowa, 10 rozdział, 33-34 werset mówi tak. Potem wyruszyli od góry pańskiej na odległość 3 dni drogi, a skrzynia przymierza w ciągu tych 3 dni szła przed nimi, aby upatrzyć dla nich miejsce odpoczynku. A obłok pański był nad nimi w dzień, gdy wyruszali z obozu. Pewien fragment proroctwa Izajasza daje trochę światła, rzuca takie światło na zagadnienie obłoku chroniącego Izraela. I to jest ciekawe, że zobaczmy, przez wszystkich proroków jest to podkreślane i Duch Święty przez nich mówi o tym, abyśmy my aż po dzień dzisiejszy wiedzieli, że to jest coś ważnego i co ma wpływ też i na nasze życie aż do dzisiaj. Izajasz 4, rozdział 5-6 werset. Wówczas stworzy Pan nad całym obszarem góry Syjon i nad jej zgromadzeniami obłok w dzień, a dym i blask płomieni ognia w nocy, gdyż nad wszystkim rozciągać się będzie chwała niby osłona i namiot, aby w dzień dać cień przed skwarem oraz ostoję i skronienie przed burzą i deszczem. Słowo to opisuje obłok jako osłonę. Bardzo szczególny opis, w którym jest podana trochę taka Boża myśl, która była zawarta w tym prowadzeniu narodu izraelskiego. Osłonę, która zapewnia cień przed skwarem i ostoję i schronienie przed burzą i deszczem. Istniał więc olbrzymi obłok dla ogromnej grupy ludzi, liczącej około 2 milionów osób, który pokrywał powierzchnię około 600 kilometrów kwadratowych. Pomyślmy, jaki cud Bóg czynił przez cały czas i to przez 40 lat. Coś zupełnie niesamowitego, ile naród izraelski szedł przez pustynię. Słowo to wskazuje, wyraźnie nam wskazuje na funkcje, dwojakie funkcje spełniające ta Boża ochrona, ta Boża opieka i ta Boża osłona. Mianowicie obłok miał zapewnić schronienie przed natarczywym, pustynnym upałem. Z drugiej strony miał być osłoną przed deszczem. Było to bardzo niezwykłe. Obłoki są źródłem deszczu, a nie chronią przed deszczem. Obłoki nie mają budowy, która umożliwiałaby zatrzymanie deszczu.
ale tamten cudowny obłok zapobiegał nie tylko uciążliwym upałom, ale też uciążliwym opadom. Do tego wszystkiego również uniemożliwiał tworzenie się gwałtownych powodzi, które mogłyby błyskawicznie powstawać w spieczonych, pustynnych dolinach. Jak deszcz zaczyna obficie padać w pustynnych dolinach, to napełniają się one wodą natychmiast. Nie zdąży to wsiąknąć, jak zaczyna płynąć. Ale Bóg tak chronił naród izraelski, że nawet i powodzie nie powstawały, nawet i woda ich nie zalewała, a upał aż nie tak bardzo był dla nich uciążliwym, dlatego że była Boża ochrona. Jest to głęboka lekcja dla chrześcijan, głęboka lekcja dla nas w dzisiejszych czasach. Boża mądrość nie poprowadzi nas tam, gdzie swoją łaską nie mógłby nas Bóg zachować. Wiarą możemy w zupełności Mu zaufać, że Bóg, jeśli prowadzi, to prowadzi w takie miejsca, gdzie Jego łaska nas dosięgnie, gdzie Jego miłosierdzie nas otoczy. Dopuszcza takie problemy, takie trudności, żeby nie było nam za dużo, żebyśmy mogli z nich wyjść, jak mówi Słowo Boże, prawda? Nie da nam ponad miarę i o tym Słowo Boże wyraźnie mówi. Izraelici na pustyni też nie mieli ponad miarę, dlatego że jak już trzeba było wody, jak to się mówi, natychmiast, już w tej chwili, a do źródła było gdzieś daleko, to Bóg co robił? Wyprowadzał wodę ze skały. Mojżesz był takim dobrym, wiecie, tym różdżkarzem, że tam chodził, chodził i wiedział, że w tą skałę jak uderzy, to tam zaraz pod tym kawałeczkiem skały jest woda, czy tak? Nie było tam żadnej wody. To Bóg z tej skały, suchej skały, której nie było wody, Bóg wyprowadził. Mojżeszowi tylko kazał uderzyć laską z wiarą i woda popłynęła. I my musimy być tego pewni, że w naszym życiu, kiedy występują takie trudności, z których już nie widzimy żadnego wyjścia, że tam Bóg jest blisko nas i On nie poprowadził nas w to miejsce, żebyśmy nie mieli wyjścia i zginęli. Bóg nas poprowadził w takie miejsce, gdzie Jego łaska i Jego miłosierdzie nas dosięga. Tak jak wtedy Izraelitów. Jaka jest z tego nauka? Z tego wszystkiego, co przeżywali Izraelici na pustyni? Nauka dla przyszłych pokoleń. 1000 lat po przybyciu do ziemi obiecanej, w czasie nowej gorliwości rozpalonej przez Nehemiasza, Izraelici, którzy powrócili z Babilonu, obchodzili święto namiotów. Święto Sukkot miało na celu upamiętnienie ochrony, jaką Bóg zapewnił narodowi w czasie tułaczki po pustyni. Stanowiło pamiątkę zniknięcia słupa ognia. Pamiątka, że było to coś. Oni obchodzili to święto, żeby wspomnieć, że było, że naród izraelski mieszkał w namiotach, że ogień prowadził ich. Mieli to wspominać do kiedy? Do którego roku? Pamiętacie, do którego roku? Jest napisane. Do końca życia. Do końca życia. Do roku swojej śmierci mieli to obchodzić. Dlatego, że Pan jest naprawdę miłosierny. Cały naród za czasów Nehemiasza został podzielony na 8 grup, z których każda była prowadzona w tej samej modlitwie przez 8 Lewitów, których imiona są zapisane w Biblii w Księdze Nehemiasza w 9 rozdziale, 5 wersecie. Nie będziemy tego czytali,
ale możecie sobie to w domu przeczytać. W dwóch miejscach tej modlitwy dziękczynnej za Bożą ochronę w czasie wyprowadzenia z Babilonu znajduje się odniesienie do roli przewodniej i ochrony, jaką zapewniał słup ognisty i obłok. Nehemiasza 9 rozdział 12 werset, wcześniej już ten werset czytaliśmy, teraz przypomnimy. Słupem obłocznym wiodłeś ich w dzień, a słupem ognia w nocy, oświetlając im drogę, po której iść mieli. I dalsze wersety tego samego rozdziału 19 i 20 mówi tak. Ty dla wielkiego swego miłosierdzia nie opuściłeś ich na pustyni. Słup obłoczny nie odstąpił od nich w dzień, prowadząc ich po drodze, ani słup ognisty w nocy, oświetlając im drogę, po której mieli iść. Psalmista w podobny sposób czerpie natchnienie z tego światła przewodniego, jakim jest Boże prowadzenie. W Psalmie 99, w wersecie 6 i 7 jest powiedziane: Mojżesz i Aaron są wśród kapłanów Jego, a Samuel wśród tych, którzy wzywają imienia Jego. Wołali do Pana, a On ich wysłuchał. W słupie obłoku mówił do nich, strzegli świadectw Jego i prawa, które im dał. Zobaczmy, że to jest taki Boży kierunek prowadzenia ludu. Bóg swój lud chce prowadzić w wierności i w zwycięstwie. Chce rozświetlać drogę swojego ludu i chce ich prowadzić do końca dni. W pieśniach również o tym śpiewaliście. Śpiewaliśmy o tym, że Bóg jest wierny i do końca będzie wierny. Do końca życia naszego będzie wierny. Dlatego będziemy Go wysławiać, będziemy Go uwielbiać, dopóki starczy tchu w naszych płucach. Będziemy Go uwielbiać, dopóki mamy oddech, będziemy Go uwielbiać, dlatego że jest tego godny. Pan prowadził naród izraelski. Pokazane jest to wyraźnie. I dzisiaj wydawałoby się, taką historię to można czytać tylko dla dzieci. I można opowiadać takie historie biblijne, a już dla nas dorosłych to nie ma co wspominać, bo my to tyle razy czytaliśmy, że już nie ma co o tym mówić. Ale zobaczmy, że Bóg chce w tym wszystkim pokazać, że jak wtedy prowadził naród swój przez posłanych, tak dzisiaj prowadzi swój naród również przez posłanych. Apostello, posyłam was, wysyłam was, byście wykonywali moje dzieło, byście prowadzili mój lud. Kochani, tak jak wtedy byli posłani, nazwani byli aniołami, to byli ci, którzy byli wysłani przez samego żywego Boga. Jezus Chrystus został wysłany. Został wysłany, by prowadzić naród izraelski na pustyni. Ale Jezus Chrystus został wysłany, by prowadzić ciebie i mnie dzisiaj, tutaj na ziemi. A Jezus Chrystus robi to w czasach tych ostatecznych przez Ducha swojego Świętego. Zobaczmy, to wszystko, co Jezus Chrystus mówił, to wszystko, co Jezus Chrystus czynił, jest powiedziane: Duch Święty przyjdzie i wam nową naukę. Wszystko wam przypomni. I Duch Święty dzisiaj przypomina o tym, co zrobił Bóg dla narodu izraelskiego na pustyni. Jak było to światło, to było to światło. Jak był ten obłok, to był ten obłok. I to wszystko towarzyszyło cały czas narodowi izraelskiemu. Zobaczmy, że przez ten czas, kiedy naród izraelski stawał w jednym miejscu, nie trzeba było tego światła, które prowadziło ich, gdzie mieli iść, to co, Bóg przykręcał kurek i gasił to światło? Nie. To światło cały czas z nimi było. W którym miejscu stawało? Nad namiotem zgromadzenia. I było aż do miejsca najświętszego.
to było to światło, to był ten obłok, to była ta szekina hebrajska. Tak mówi Słowo Boże bardzo wyraźnie. I dzisiaj, jak my jesteśmy zgromadzeni na tym miejscu, towarzyszy nam obłok Pański, towarzyszy nam światło Boże, towarzyszy nam jasność działania Bożego Ducha Świętego. A kiedy z tego miejsca wychodzimy, to co? To nie ma? Bóg cały czas jest z nami. I Słowo Boże o tym dokładnie mówi. Gdzie masz miejsce najświętsze? Gdzie masz miejsce twojej modlitwy? Gdzie masz miejsce twojej społeczności z Bogiem? Tam jest Boży obłok. Tam jest Boża szekina. Tam odbierasz Boży głos. Tam odbierasz Boże namaszczenie. Tam, w tym miejscu, gdzie się modlisz, masz społeczność z samym żywym, prawdziwym Bogiem. Z Bogiem Ojcem, Synem Bożym i Duchem Świętym. A jeśli się nie modlisz, to nie masz tego obłoku. To nie masz tej społeczności. Dlatego zobaczmy, jak ważne jest nie tylko pilnować siebie, żebyśmy się modlili, bo Bóg nas ukaże, ale żeby mieć z Bogiem społeczność. Żeby ten Boży obłok nie odchodził gdzieś w inne miejsce. Zobaczmy, jak jest to wyraziście pokazane, kiedy stąpił Duch Święty na pierwszy Kościół. Co się stało? Płomień nad całym zgromadzeniem? Nie, nad każdym z nich. Widzimy, i rozdzieliły się płomienie. I ten Boży obłok w postaci tego ognistego słupa, rozdzieliło się to na wszystkich, a więc Duch Święty zamieszkał w sercach każdego z nich. Chociaż naród izraelski w wędrówce przez pustynię, jaką odbywali, nie mieli rozdzielonego tego działania ognia Bożego, ale w dzisiejszych czasach my mamy. Jesteśmy tymi, którzy są w mocy Bożego Ducha Świętego i ten Boży płomień płonie. Chociaż w wędrówce przez pustynię, jaką odbywa każdy wierzący człowiek, musimy wiedzieć, że odbywamy tą wędrówkę. Nie ma dosłownego słupa ognia ani tego obłoku, które mogłyby zapewnić nam taką ochronę i kierownictwo, jak niegdyś za czasów Mojżesza. Ale nie oznacza to, że jesteśmy osamotnieni. Nie jesteśmy sami. Słowo Boże mówi, nie zostawię was sierotami. Przyjdę do was. I Jezus Chrystus przychodzi do nas. I w tym miejscu, jak jest z nami, razem zgromadzonymi, idziesz do domu, bierzesz też tą cząstkę Boga, ten płomień Ducha Świętego do swojego domu. I idziesz w Bożej mocy, i w Bożym zwycięstwie rolę cudownego słupa ognia i tego obłoku szekina spełnia w dzisiejszych czasach Duch Święty. I wiedzmy o tym. Psalm 32, werset 8 mówi tak. Pouczę Ciebie i wskażę Ci drogę, którą masz iść. Będę Ci służył radą, a oko moje spocznie na Tobie. Widzimy, co Słowo Boże mówi? Że Bóg jest w nas, że Bóg jest nad nami, że On nam wskazuje drogę, którą mamy iść i służy nam radą, a Jego oko spoczywa na nas. Co to znaczy? Ludzie nieraz tak pokazują, o. Patrzę na Ciebie. Właśnie o tym mówi to Słowo. Bóg mówi, że Jego oko jest na Tobie. Bóg patrzy na Ciebie. Po co? Żeby Ciebie pilnować i w łeb stuknąć, jak coś nie tak robisz? Napomina nas, owszem. Ale On po to patrzy na Ciebie i na mnie, aby służyć nam radą, aby wskazywać nam drogę, aby nas chronić od przeciwników
i tych, którzy walczą przeciwko nam. Boża ochrona zawsze nam towarzyszy. W Izajasza w 49 rozdziale w 8 wersecie jest powiedziane tak. Tak mówi Pan. W czasie łaski wysłuchałem Cię i w dniu zbawienia pomogłem Ci. Stworzyłem Cię i ustanowiłem Cię pośrednikiem przymierza z ludem, abyś podźwignął kraj, porozdzielał spustoszoną własność dziedziczną. Wszystko jest odpowiednio ułożone przez Pana naszego. W Twoim życiu wszystko jest uporządkowane przez samego Boga. Dlatego bądź pewny, że bez Boga nic w Twoim życiu nie będzie przebiegało. Od sobie tak, z jakiegoś przypadku. Duch Święty naucza nas w Jana w 14 rozdziale 26 wersecie. Lecz Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w imieniu moim, nauczy was wszystkiego i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem. A więc zobaczmy, Pocieszyciel, jeszcze jedna cudowna funkcja Ducha Świętego. Pociesza nas. Jak jesteś smutny, to ciebie pociesza. Ale Duch Święty jest posłany przez Ojca, Boga Ojca, w imieniu Jezusa Chrystusa. Widzimy, w jakiej jedności? Bóg daje nam też schronienie. Psalm 91, werset 4 mówi: piórami swymi okryje Cię i pod skrzydłami Jego znajdziesz schronienie. Wierność Jego jest tarczą i puklerzem. O wierności również śpiewaliśmy. I bardzo dobrze, że śpiewamy o wierności Pana, o tym, że nas chroni, że się nami opiekuje. O tym trzeba śpiewać tak samo, jak Izraelici mieli obchodzić święto Sukkot, święto namiotów. Po to mieli to obchodzić. A więc dzisiaj świętujemy wierność Pana. Dzisiaj świętujemy to, że się nami opiekuje, że rozświetla nasze drogi. Ale też Bóg oczekuje, że będziemy mieli do Niego szacunek. Szacunek. I Psalm 45, werset 12 mówi tak. Król pragnie wdzięku Twego. Pokłoń Mu się, bo On jest Panem Twoim. Bóg chce, żebyś przed Jego obliczem dobrze wyglądał, dobrze wyglądała. Ale jednocześnie mamy się Panu naszemu pokłonić, bo On jest naszym Panem. Amen? On jest naszym Panem. Jak lewici w czasach Nehemiasza dziękowali Panu za ognisty obłok, w czasach Nehemiasza dziękowali za ognisty obłok, który był za czasów Mojżesza. Dziękowali Panu za ognisty obłok, który wiódł ich praojców do ziemi obiecanej. Tak i my. Ustawicznie dziękujmy za przewodnictwo i ochronę, jaką codziennie jesteśmy objęci przez Ducha Świętego. Czy dziękujesz za ochronę, którą masz od Boga? Czy dziękujesz za opiekę? Czy dziękujesz za dobrą radę? Czy dziękujesz, że masz pocieszyciela, który ciebie naprawdę potrafi pocieszyć? Musimy za to Bogu dziękować. Za czasów Nehemiasza dziękowali za to, co Bóg uczynił za czasów Mojżesza. I my mamy dziękować Bogu za to, co uczynił naszym ojcom, naszym dziadkom, co uczynił naszym rodzicom, co uczynił nam i co czyni nam na każdy dzień. Duch Święty jest z nami, został posłany. Został posłany i jest. I Słowo Boże mówi, sierotami nie zostaniemy na ziemi. Nigdy. Do końca naszych dni. Bóg jest z nami. Amen? Bóg jest z nami.
On jest naprawdę wspaniałym opiekunem i cudownym Bogiem. Dlatego dzisiaj wspomnimy też coś, co Pan uczynił ponad 2000 lat temu. Przystąpimy do stołu Pańskiego, abyśmy znów wspomnieli o tym, co uczynił dla nas. Ale nie rozpaczajmy, bo Jezus Chrystus powiedział, nie nade mną płaczcie. Płaczcie nad sobą. A my mamy się radować, że Jezus Chrystus przeszedł przez cierpienie, ale na krzyżu go nie ma. Dlaczego? Bo zapomnieli umieścić? Bo zmartwychwstał. I mamy dzisiaj święto zmartwychwstania. Każda niedziela, jak już wspominałem wcześniej, to święto zmartwychwstania. Po rosyjsku nawet ta nazwa jest taka ciekawa. Woskresienie. To tak jakby w języku polskim nie było niedziela, tylko zmartwychwstanie. Każdy siódmy dzień tygodnia to zmartwychwstanie. Zmartwychwstanie, poniedziałek, wtorek. I tak naprawdę jest. I dlatego przygotujmy serca nasze do tego, abyśmy obchodzili ten wspaniały czas w Jezusie Chrystusie, Panu naszym. Dzień zmartwychwstania. Powstańmy teraz, będziemy się modlić, aby Pan przygotował nas do tej uroczystości. Panie nasz, święty Boże, cudowny Królu, Twoja ochrona jest naprawdę ponad wszystko. Dlatego przyjmij hołd, przyjmij cześć i przyjmij uwielbienie. Jesteś takim wspaniałym naszym Bogiem. Dlatego będziemy świętować, będziemy się radować, będziemy się cieszyć z Twojego zmartwychwstania, z Twojej wierności, z Twojego pocieszenia, jakie masz dla swojego ludu, z Twojej ochrony, Panie, że Ty naprawdę nas chronisz, Ty naprawdę się nami opiekujesz. Dlatego nigdy nie zapomnimy, by Ci dziękować. Nigdy nie zapomnimy o tym, żeby Ciebie chwalić za to, bo Ty jesteś godny uwielbienia i chwały. A teraz prosimy, Panie, oczyść nasze serca. I daj, Panie, abyśmy mogli na tym miejscu przeżywać Twoją obecność, kiedy będziemy przystępować do tego stołu. Błogosław braci, którzy będą usługiwać przy tym stole. Błogosław ich, Panie. Napełnij ich swoim Duchem Świętym. Daj im namaszczenie, Panie, i użyj ich na swoją chwałę, bo Ty jesteś wielki Pan i cudowny Bóg. Hosanna, halleluja. Amen, amen. Pamiętajmy, że wieczerze, kto chce przyjąć, musi być na sali, a więc na zewnątrz nie wychodzimy, żeby udzielać wieczerzy. Tak Bóg nam pokazał. Dlatego, kto chce przystąpić, wejdźcie na salę i bracia do was podejdą i będziecie mogli uczestniczyć. Zanim zaczniemy, przeczytamy fragment ze Słowa Bożego. Z pierwszego listu Pawła do Koryntian, rozdział 11, werset 23. Ale bowiem ja przejąłem od Pana to, co wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, której był wydany, wziął chleb, a podziękowawszy, złamał i rzekł: bierzcie, jedzcie, to jest ciało moje za was wydane. To czyńcie na pamiątkę moją. Podobnie i kielich po wieczerzy, mówiąc: ten kielich to nowe przymierze we krwi mojej.
to czyńcie, ilekroć pić będziecie na pamiątkę moją. Ale bowiem ilekroć ten chleb jecie, a z kielicha tego pijecie, śmierć pańską zwiastujecie, aż przyjdzie. I teraz będziemy się modlić i błogosławić naszego Pana. Wiele Mu zawdzięczamy. Oddał swoje życie za każdego z nas, żebyśmy nie musieli ponosić kary za nasze grzechy. A zgrzeszyliśmy przeciwko Ojcu, w zasadzie codziennie grzeszymy. Nie ma człowieka, który nie ma na sobie żadnej winy. Ale Jezus wybacza nam nasze grzechy i przygotowuje nas na spotkanie z naszym Ojcem. Brat Marcin poprowadzi nas w modlitwie, a potem będziemy się dzielić chlebem. Wspaniały Ojcze, Królu nasz i Boże, Panie, dziękujemy Ci za ten dzisiejszy czas, Panie, za to, że to Ty nas zgromadziłeś, że nas przyprowadziłeś na to miejsce. Panie, dziękujemy Ci, że po raz kolejny możemy świętować, Panie, Twoje zmartwychwstanie, jak co tydzień, co niedzielę. Panie, przychodzimy, Panie, i chcemy ogłaszać to, co Ty dla nas dokonałeś, co za nas dokonałeś, Panie, na krzyżu 2000 lat temu, kiedy Ty zwyciężyłeś grzech, zwyciężyłeś choroby, zwyciężyłeś słabości. Panie, dziękujemy Ci za miłość, za to, że w godzinie próby, Panie, to Ty nie zawahałeś się i wykonałeś wolę swojego Ojca. Panie, dziękujemy Ci za to. Dziękujemy Ci, Panie, za to, że Ty jesteś naszym Bogiem. Dziękujemy Ci, Panie, że wiemy, że Ty jesteś zawsze przy nas. Panie, Ty jesteś przed nami, jesteś za nami. I wiesz, Panie, i my wiemy, Panie, i za to Ci jesteśmy wdzięczni, że zawsze, kiedy my upadniemy, to Ty nas zawsze podniesiesz. Panie, jesteś prawdziwym Bogiem. Jesteś jedynym Królem, Panie, i nie ma innego Boga. Nie ma innego Króla, nie ma innego Zbawcy. Tylko Ty jesteś, Panie. Tylko Ty jesteś tym, który nas ocalił, nas uchronił. Tylko Ty nas, Panie, strzeżesz. Ty nas prowadzisz swoimi drogami. Dziękujemy Ci, Boże. Dziękujemy Ci, Panie Jezu, za Twoją miłość. Dziękujemy Ci, że Ty nas nie pozostawiłeś samym sobie. Ty wiedziałeś, Panie, że bez Twojego poświęcenia nie mielibyśmy możliwości wejścia do Twojego Ojca. Nie byłoby mi możliwości, gdyby nie Twoja ofiara, nie byłoby możliwości tego, żebyśmy razem królowali, żebyśmy razem byli po tym naszym czasie tutaj na ziemi. Ale Ty nas tak ukochałeś, Ty nas tak umiłowałeś, że poświęciłeś siebie. Poświęciłeś siebie, aby drzwi do Twojego Ojca zostały otwarte dla nas. Dla nas ludzi grzesznych, dla nas tych, co upadają. Ale Ty nas podnosisz, Panie. Ty nas podnosisz i dziękujemy Ci za to. I Panie, na pamiątkę tego, co Ty dokonałeś za nas, prosimy Cię, błogosław, Panie, chleb. Tak jak Ty błogosławiłeś chleb razem kiedy w ostatnią wieczerze spotkałeś się ze swoimi przyjaciółmi. A Ty w swoim słowie mówisz, gdzie dwóch lub więcej się zgromadza, tam Ty jesteś pomiędzy nami. I wiemy, Panie, bo nas nie ma dwójki tutaj, trójki. I wiemy, Panie, że Ty jesteś pomiędzy nami. I wierzymy, Panie, że tak jak wtedy byłeś ze swoimi przyjaciółmi, tak i z nami, swoim przyjaciółmi teraz będziesz. Błogosław, Panie, każdą osobę, która będzie spożywała ten chleb. A Tobie niech będzie do nas wszelka chwała, cześć, bo Ty jesteś wielkim Panem, naszym Bogiem. Halleluja. Amen.
A gdy już było po wieczerzy, Jezus wziął kielich i błogosławiąc go mówił do swoich uczniów: to jest kielich nowego przymierza we krwi mojej, która się wylewa za wielu na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Brat Marian poprowadzi nas w modlitwie. Panie nasz i Boże, wywyższamy Twoje święte imię, ponieważ Ty jesteś naszym Bogiem. Ty jesteś wielkim i dobrym Bogiem, bo Ty, Panie, jesteś Panem Panów i Królem Królów. Do takiego Boga mamy, do takiego Boga się modlimy i takiego Boga czcimy, Panie. Tobie oddajemy chwałę, cześć, uwielbienie. Chwałę, która się tylko Tobie należy, ponieważ Ty powiedziałeś, że swojej chwały nie oddasz nikomu, a my pragniemy tylko Tobie i wyłącznie Tobie oddawać chwałę, Tobie oddawać cześć i uwielbienie, Panie. Dziękując Ci za wszystko, co czynisz w naszym życiu, dziękujemy Ci, Boże, że jesteś każdego dnia z nami, że każdego dnia o nas się troszczysz, że w każdym dniu zaopatrujesz nas we wszystko, co do życia i pobożności jest potrzebne, Panie. Dziękujemy Ci. Ale teraz tutaj zebrani jesteśmy w imieniu Twojego Syna Jezusa Chrystusa, który przekazał nam to, abyśmy, kiedy jesteśmy zebrani w Jego imieniu, wspominali ten czas, kiedy On stał się tym barankiem paschalnym, który zgładził każdy grzech. Właśnie po to przyszedł na ten świat, aby dać świadectwo prawdzie, aby zgładzić nasze grzechy, Panie, by przelać swoją przenajświętszą krew, która nas oczyszcza i usprawiedliwia przed naszym Ojcem w niebie, przed Tobą, Boże, wielki Królu i Panie. Dziękujemy Ci, Jezu. Dziękujemy Ci, Jezu, za wielką Twoją miłość, za wielką Twoją łaskę, którą okazałeś nam, oddając swoje życie. Bo nie ma większej miłości niż to, jeżeli ktoś oddaje życie za przyjaciół swoich, Panie. A Ty to uczyniłeś. Uczyniłeś to dla nas, Panie. Dziękujemy Ci. Dziękujemy Ci za Twoją przenajświętszą krew, przelaną za nas. Krew, która ma moc nas oczyszczać i usprawiedliwiać, Panie. Dziękujemy Ci. I tak jak nam przekazałeś, wznosimy ten kielich, napełniony winem, który symbolizuje Twoją przenajświętszą krew. I prosimy Cię, pobłogosław. Pobłogosław i rozdziel, a nas napełnij swoim Duchem Świętym, abyśmy oczyszczeni Twoją przenajświętszą krwią mogli z czystymi rękoma wznosić nasze ręce, wołając: Abba, Ojcze. Dziękujemy Ci, Jezu. Tobie chwała, cześć i uwielbienie na wieki. Amen.
Panie nasz Wszechmogący Jezu Chryste, wielbimy Twe wspaniałe imię tutaj na tym miejscu i wyznajemy, Panie, wszem i wobec wszelkich okręgów niebieskich, że Ty jesteś naszym Panem i Zbawicielem. I Ty, Panie, przyszedłeś na ten świat, aby oddać życie swoje za swoje stworzenie, za każdego z nas, za co Ci dziękujemy, Boże, z całego serca. I wywyższamy Cię i wielbimy Ciebie, Panie. Ty jesteś naszym Bogiem i naszym Panem. U Ciebie mamy, Panie, zagwarantowane życie wieczne. Ty gładzisz wszelkie nasze grzechy, Panie. Ale my prosimy Ciebie również o to, abyś odmieniał nasze serce i odmieniał również nasz umysł, gdyż nie chcemy ciągle grzeszyć, ale chcemy, Panie, chodzić w czystości już tutaj na ziemi. Dlatego prosimy Ciebie, abyś nas prowadził swoją drogą, abyś rozpalał w nas głód Twojego, Panie, słowa, abyśmy je rozważali, żebyśmy wedle Niego planowali nasze życie, Boże, aby podobać się Tobie. Jezu Chryste, bądź uwielbiony na tym wieku, na tym miejscu, nasz Zbawicielu. Chwała Tobie na wieki wieków. Amen. Amen. Chwała Panu naszemu. Poproszę teraz grupę uwielbiającą. Zaśpiewamy pieśń na chwałę naszego Pana. I w czasie śpiewania tej pieśni będziemy zbierać dobrowolną ofiarę. I też po śpiewaniu pieśni będzie modlitwa o potrzeby zapisane tam na liście. Także pamiętajmy o tym, jeszcze życzenia złożymy. Piotr. Nie ja, tylko drugi Piotr. A Aldona to już będzie w Międzylesie. Ojcem naszym jest, Syna swego da.
Boże nasz Wszechmogący, dobiega końca nabożeństwo niedzielne, ale my dziękujemy Ci, że mogliśmy być na tym miejscu, Panie, że pobudziłeś nasze serca i przyszliśmy tutaj, aby wielbić naszego Boga i naszego Pana. Zawdzięczamy, Panie, Tobie wszystko, co posiadamy w naszym życiu. Zawdzięczamy Tobie, Boże, i zdrowie, i wszelkie błogosławieństwa, Panie, bo Ty troszczysz się o nas i dobrze nas i nas obdarowujesz. Dlatego wielbimy Twoje wspaniałe imię, Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie. Dziękujemy Ci, że mogliśmy przebywać w Twoich obecnościach. Dziękujemy Ci za wspaniałe uwielbienie, kiedy z głębi serca mogliśmy śpiewać Tobie pieśni, Panie. I dziękujemy Ci za słowo, którym nas karmiłeś. Za to, że dajesz nam, Panie, z obfitości Twoje słowo, dzięki któremu wiemy, Boże, jak postępować, aby podobać się Tobie. Panie nasz Wszechmogący, przychodzimy również przed Twoje oblicze, aby Ci dziękować i aby prosić. Dlatego, że wiemy, Panie, że Ty jesteś Bogiem, który wysłuchuje. Brat Mateusz chciał Ciebie, prosi Ciebie, Boże, a my wraz z nim, o to, abyś błogosławił jego córkę Anielę, która w piątek będzie przechodziła badania pod narkozą. Boże Wszechmogący, oddajemy to dziecko w Twoje ręce i prosimy Ciebie, abyś błogosławił to badanie, abyś dał też mądrość lekarzy, aby to badanie przeszło wzorowo i aby wyniki były, Panie, wzorowe. My wiemy, że Ty możesz to uczynić, Boże, bo to jest Twoje dziecko i jego rodzice to Twoje dzieci, Boże. I prosimy Ciebie, abyś błogosławił to badanie. Boże Wszechmogący, siostra Aldona prosi o to, abyś uzdrowił siostrę Małgorzatę z bólu kręgosłupa i abyś uzdrowił jej biodro. Dał jej wzmocnienie i posilenie. Boże nasz Wszechmogący, modlimy się i prosimy o siostrę Małgorzatę. Prosimy Ciebie, abyś dotknął ją swoją, Panie, ręką. Prosimy Cię, abyś dotknął ją swoim uzdrowieniem, abyś dał jej wszelkie błogosławieństwo, jakiego potrzebuje w danej chwili, w tej chwili w swoim życiu, Boże. Gdyż nie ma dla Ciebie rzeczy niemożliwych. Gdyż nie jest, Panie, Twoją wolą, abyśmy cierpieli. Ale Ty chcesz, Boże, abyśmy byli pełni błogosławieństwa, abyśmy byli zdrowi, abyśmy cieszyli się życiem. Boże nasz Wszechmogący, prosimy Ciebie, abyś uzdrowił siostrę Małgorzata. Siostra Irena prosi, dziękuję Ci za to, że uzdrowiłeś jej syna Daniela. I dziękuję Ci również za to, że wyniki badań, jakie przechodził, są bardzo dobre. I my, Boże, dziękujemy Ci wraz z siostrą Iwoną. Dziękujemy Ci za Daniela i za to, że błogosławiłeś go. Dziękujemy Ci, Boże, za to, że objąłeś go swoją ochroną. A wyniki badań są bardzo dobre. Boże Wszechmogący, dzięki Ci za to, że zaopiekowałeś się nim. To jest Twoje dziecko i Ty o nim pamiętałeś. Dziękujemy Ci również za naszą budowę w Styżyńcu. Za to, Panie, że udało się już tak wiele zrobić, choć mieliśmy tak niewiele. Ale to był, Panie, Twój plan. Ty rozpocząłeś, Ty prowadzisz i Ty zakończysz. I prosimy Ciebie, Boże, abyś dał nam wszelkie błogosławieństwo, jakie jest potrzebne, aby tą budowę skończyć. Abyś błogosławił nas finansowo, abyś błogosławił ludzi, którzy się tym zajmują albo którzy będą się tym zajmowali. Błogosław też i pastorów, którzy trzymają pieczę nad budową. Panie, dopilnuj, aby to dzieło zostało zakończone bez żadnych problemów, Panie Wszechmogący. Dziękujemy Ci za to, że żyjemy w kraju, w którym jest pokój. Dziękujemy Ci, Boże, że nie dosięgła nas wojna. Dziękujemy Ci, że możemy bez skrępowania wyznawać Twoje wspaniałe imię, gromadzić się na tym miejscu. To jest wielkie błogosławieństwo Twoje, za co Ci dziękujemy i prosimy Ciebie, abyś błogosławił dalej nasz naród, abyś błogosławił, Panie, władze, które nam dałeś i abyś nas, Panie, prowadził drogą pokoju. Boże, prosimy Ciebie również o naszych sąsiadów, o Ukrainę, abyś zakończył, Panie, ten konflikt, który u nich trwa, abyś dał im, Panie, pokój i błogosławieństwo. Prosimy Ciebie, Boże, abyś powstrzymał agresora. Prosimy Cię, Panie, abyś ich uwolnił. Tylko Ty, Panie, możesz tego dokonać i tylko Ty wiesz, jak tego dokonać. Dlatego te sprawy oddajemy w Twoje ręce, gdyż są w ogóle poza naszym zasięgiem. Boże Wszechmogący, błogosław też dzisiejsze nabożeństwo w Międzylesiu. Wszystkich ludzi, którzy będą się tam zgromadzali, Boże. My wiemy, że i Ty będziesz tam obecny, dlatego prowadź ich w swoim duchu i błogosław tych, którzy będą się tam udawali całą ich drogę.
błogosław też nadchodzący tydzień i wszystkie prace, które będziemy wykonywali. I pozwól nam zgromadzić się na tym miejscu jeszcze raz w następną niedzielę. Tobie niechaj będzie cześć i chwała na wieki. Amen. Amen. Chwała naszemu Panu, że Bóg nas zgromadził dzisiaj na tym miejscu, że daje nam łaskę, swoje prowadzenie, swoją światłość, która nam przyświeca i obłok, którym chroni nas od wszelkiego zła. Dlatego zapraszam serdecznie na następne zgromadzenie na tym miejscu. We wtorek grupa domowa, w środę o 19 na tym miejscu nabożeństwo modlitewne, w czwartek grupa domowa i w piątek na tym miejscu o godzinie 18 nabożeństwo z błogosławieństwem, z łaską Pana naszego, z Jego ochroną, Jego opieką, Jego światłością, Jego obłokiem. I oczywiście w niedzielę, jak Bóg pozwoli nam dożyć, przedłuży nasze życie, przyjdźmy, aby wielbić Pana i świętować Jego ochronę i Jego opiekę. Niech was Bóg błogosławi i prowadzi. Z Bogiem, do zobaczenia.